Witajcie! Zanim przejdziemy do głównej części filmu, pragnę powiedzieć Wam o konkursie, w którym do wygrania jest mój silnik Stirlinga wykonany na drukarce 3D. Także zostańcie do końca, jeśli jesteście nim zainteresowani. Ostatnio dostałem kolejną paczkę z Banggood, w której znalazłem silnik, którego bardzo brakowało w mojej kolekcji. Silnik ten jest silnikiem parowym. Jest to ostatni rodzaj silnika, który zawsze chciałem przetestować. Będąc w szkole podstawowej, próbowałem zbudować taki silnik, ale niestety uniemożliwił mi to brak odpowiednich narzędzi. Wiele lat później wraz z kuzynem zbudowaliśmy silnik działający na podobnej zasadzie. Co prawda wykonany był metodą bardzo domową, z dokładnością mniejszą niż wykonanie chińskich drukarek 3D, ale najważniejsze, że działał. Nie na parze, ponieważ nie zrobiliśmy do niego kotła, ale na powietrzu ze sprężarki. Silnik ten mogliście zobaczyć na jednym z pierwszych filmów na tym kanale. Jeśli go nie widzieliście, to w prawym górnym rogu oraz w opisie znajdziecie do niego link. W paczce oprócz silnika znalazłem instrukcję obsługi, która zawiera parametry modelu oraz opisuje sposób uruchomienia i konserwacji modelu. Wszystkie inne elementy z zestawu oprócz zapasowego knota to elementy silnika. Model robi naprawdę dobre pierwsze wrażenie. Jest malutki, ładnie się prezentuje, a jego konstrukcja nie jest najprostszą z możliwych. Wykorzystuje on kilka dźwigni, które z pewnością będą ciekawie wyglądały podczas jego pracy. Silnik jest zintegrowany z kotłem, a znajduje się on poniżej mechanizmu. Całość stawia się nad palnikiem za pomocą trzech metalowych prętów z zestawu. W sumie nie pozostało mi nic innego niż przygotować go do pracy i zobaczyć jak działa. Najpierw odkręciłem wlew kotła. Jest on jednocześnie zaworem bezpieczeństwa, które uchyla się, gdy w kotle ciśnienie jest zbyt duże. Gdyby takiego zabezpieczenia tutaj nie było, to w krytycznym przypadku silnik mógłby nawet wybuchnąć. Po napełnieniu kotła wodą rozkręciłem palnik i napełniłem go spirytusem. Gdy go złożyłem, ponownie umieściłem nad nim silnik. Teraz wystarczy zapalić palnik i poczekać, aż woda w kotle się zagotuje. Pamiętajcie, żeby zawsze przed uruchomieniem modelu jakiegokolwiek silnika nasmarować jego ruchome elementy. Palnik daje naprawdę duży płomień, także już po kilku minutach słychać było gotującą się w bojlerze wodę. Zakręciłem kołem zamachowym, co wprawiło silnik w ruch, ale niestety nie na długo. Ciśnienie w bojlerze nie urosło jeszcze wystarczająco, żeby silnik mógł pracować dłużej. Odczekałem jeszcze trochę i zakręciłem kołem ponownie. Tym razem silnik wkręcił się już na wysokie obroty i działał w ten sposób aż do odparowania całej wody z bojlera. Po pierwszym uruchomieniu zobaczyłem, że na niektórych przegubach są zauważalne luzy. Skasowałem je dokręcając śrubki na silniku, co sprawiło, że jego obroty były bardziej stabilne. Posłuchajcie, jak ten silnik pracuje po drobnych poprawkach. Taki silnik ze względu na swoje rozmiary nie ma zbyt dużej mocy. Mimo tego należy przy nim bardzo uważać. Ze względu na to, że całość jest metalowa, to bardzo szybko się rozgrzewa i długo utrzymuje swoją temperaturę. Jeszcze długi czas po zatrzymaniu modelu jest on na tyle gorący, że łatwo można się nim poparzyć. Zobaczcie teraz, jak ten silnik pracuje w zwolnionym tempie. Ogólnie model jest dobrze wykonany. Niestety w moim przypadku koło zamachowe ma zauważalne bicie, co trochę psuje efekt końcowy i wpływa na kulturę pracy modelu. Jeżeli chcecie dołączyć ten model do swojej kolekcji silników, to znajdziecie go na Banggood za $81, czyli na tę chwilę około 300 zł. Link do modelu znajdziecie w opisie.
A teraz czas na obiecany konkurs, w którym do wygrania jest silnik Stirlinga, który był jednym z moich pierwszych większych projektów wykonanych na drukarce 3D. Jeśli nie widzieliście filmu na jego temat, to w prawym górnym rogu oraz w opisie znajdziecie do niego link. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym filmem oraz napiszecie w komentarzu, że chcecie wziąć udział w konkursie. Standardowo konkurs przeznaczony jest dla widzów tego kanału, także jeśli jeszcze go nie subskrybujecie, to macie świetną okazję, żeby to zmienić. Na pisanie komentarzy konkursowych macie 2 tygodnie od daty publikacji tego filmu. Pełny regulamin konkursu znajdziecie w opisie. No i to tyle w tym filmie. Zostawcie pod nim łapkę w górę, jeśli Wam się podobał. No i oczywiście zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie zobaczyć więcej tego typu ciekawostek. Zapraszam Was również na moją grupę na Facebooku Majstry Artka, szczególnie jeżeli macie jakieś problemy z drukiem 3D, elektroniką, albo chcecie się po prostu pochwalić jakimś swoim modelem. Link do grupy oczywiście macie w opisie. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!